Czterolatka trafiła na Ojomy w Salesburgu. Cierpi na zespół pokowidowy Austria. Czterolatka z zespołem pokowidowym najmłodszą pacjentką Ojomu. W Dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim w Salesburgu przebywa czteroletnia dziewczynka z Dziecięcym Zespołem pokowidowym. Dziecko jest obecnie najmłodszym pacjentem leczonym na oddziale intensywnej terapii. Po przebytej z infekcji koronawirusem dziewczynka cierpi na ciężkie powikłania, dziecięcy zespół pokowidowy PIMS angielski. Pediatric inflammatory multisystem syndrome. PIMS to wieloukładowy zespół zapalny u dzieci, pojawiający się po 2-4 tygodniach od zakażenia, który może występować nawet w przypadku, gdy infekcja przebiegała bezobjawowo. Na oją i również 5 latek na oddziale intensywnej terapii dla dzieci w salesburskim szpitalu przebywa obecnie także 5 latek z COVID-19, dodaje puls 24. Jak informuje portal, aktualnie na oddziale ogólnym szpitala w Salesburgu przebywa czterech pacjentów z koronawirusem, jeden 19 latek i troje dzieci poniżej trzeciego roku życia. Jednak nie pojawiają się oni w oficjalnych statystykach koronawirusowych szpitala. Które uwzględniają tylko osoby dorosłe, podkreśla Rzecznika Placówki.